jednym domu, czytali wszyscy. Ja nie wyobrażałam sobie innego spędzania czasu niż z książką. Może dlatego sobie nie wyobrażałam, bo po prostu nie było jeszcze wtedy telewizji, nie było komputerów, było tylko radio, słuchowiska radiowe, no i książki, więc to był jedyny taki sposób spędzania wolnego czasu. Po ukończeniu szkoły średniej poszłam na filologię polską, na MCS-ie. Ja starałam się tutaj o pracę nauczycielki języka polskiego. No, tak się akurat złożyło, że wtedy nie było miejsca ani w żadnej szkole średniej, ani też w żadnej szkole podstawowej. Wtedy okazało się, że jest poszukiwana osoba, która mogłaby poprowadzić bibliotekę. Ja książki kochałam, ja lubiłam bibliotekę, ale ja nie wyobrażałam sobie, że ja mogę pracować w bibliotece. Kiedy przyszłam tutaj do pracy, to nie było tak, że ja w ogóle nie miałam pojęcia o pracy w bibliotece, bo był taki czas, że parę godzin miałam w bibliotece szkolnej. Także dla mnie sama praca w bibliotece i nie była czymś takim zupełnie taką czarną tablicą. Jeśli by tak zacząć opowiadać historię biblioteki od początku, to muszę panu powiedzieć, że my wróciłyśmy w stare miejsce. Bo kiedyś, kiedy biblioteka została powołana, to dostała taki maleńki pokoik na końcu tutaj, tak jak gdyby tego korytarza. Pracowała tam jedna pani i to były książki, które myśmy najpierw dostali z biblioteki powiatowej w Lublinie, taki depozyt jak gdyby. No, a później ta biblioteka zaczęła się rozrastać, przyjęto drugą osobę, no i w końcu władze miasta doszły do wniosku, że dla tej biblioteki trzeba jakiegoś większego pomieszczenia. No i było to pomieszczenie właśnie tam przy ulicy Niepodległości 18. Przeprowadzkę, wtedy tę pierwszą przeprowadzkę stąd na Niepodległości 18 przeprowadzono praktycznie w nocy. Tak szybko przenoszono te książki, zakupiono regały, żeby tam już nikt inny nie mógł wejść. Tak jak na owe czasy, to była przepiękna biblioteka, bo to były dwa duże pomieszczenia z czytelnią dla dzieci, z miejscem na czytelnię dla dorosłych, na pracę z dziećmi, z takim oddzielnym pokoikiem jak gdyby do opracowania zbiorów. Ale kiedy ja przyszłam w 1976 roku, to już był praktycznie skansen. Ta biblioteka była tak załadowana regałami, tak była zapakowana, tam już nie było gdzie przeprowadzać ani lekcji bibliotecznych, ani spotkań. Stąd też my musiałyśmy z działalnością taką kulturalno-oświatową wychodzić na zewnątrz. Kiedy się okazało, że policji zaczyna się robić za ciasno, Urząd Miejski przeprowadził się stąd do tego pomieszczenia, gdzie znajduje się obecnie, to policja zaczęła naciskać wtedy pana burmistrza Skroka, że oni muszą dostać te pomieszczenia, gdzie znajduje się biblioteka. Kiedy pokazano mi te pomieszczenia, zresztą ja przecież znałam ten urząd miejski, powiedziałam, że nie ma mowy. Tu jak? Gdzie? Tu było, nie wiem, ile tych pokoi było, może 10, może w tej chwili już nie pamiętam, malutkich pokoików, klitek, no takich jak to w urzędzie miejskim. Okazało się, że moja wyobraźnia aż tak daleko nie sięgała. Kiedy mi pokazano plany, że te wszystkie ściany zostaną wyburzone, że muszą zostać tylko dwie ściany. Tu się zaczęło wtedy prowadzenie tej takiej działalności kulturalno-oświatowej tu, na miejscu, w bibliotece. Właściwie teraz nie ma już takiej formy pracy, która nie mogłaby się odbyć w bibliotece. A spacery świdnickie? To była taka rzeka ludzi, która płynęła przez Świdnik. I co jeszcze? Co uderzało w tym wszystkim? Że to przecież szli ludzie, to nie były milczące marsze, ludzie rozmawiali, szli z dziećmi, ze znajomymi i manifestowali to w taki sposób, który tak naprawdę, ja mówię o takiej fizycznej, nie robił nikomu krzywdy. Mhm. Nie przynosił uszczerbku miastu, bo przecież wiadomo, że wtedy, kiedy są jakieś zamieszki, no, dzieje się coś, palą się samochody, wybijane są szyby, płoną nawet czasami budynki.
to ludzie w przepiękny sposób potrafili pokazać, że nie podoba im się to, co się dzieje. To była przede wszystkim ogromna determinacja. Ludzie, którzy wtedy wchodzili, zdawali sobie sprawę z tego, że narażają jednak swoje rodziny, dzieci, najbliższych na to, że no, w każdej chwili mogą zostać pobici, zabrani, wywiezieni w niewiadomym kierunku. Działo się tak. Działo się tak przecież. A mimo to szli. Pacyfikację pamiętam dlatego, że przeżywałam ją sama. Byłam wtedy w domu sama. Mąż był w zakładzie i pamiętam to takie oczekiwanie. Czekało się, czekaj. Najgorzej to jest czekać, bo wtedy, kiedy już coś zaczyna się dziać, no to trudno, dzieje się, ale oczekiwanie na niewiadome, to jest dla mnie, to właśnie to było najgorsze. Kiedy wyszłam na balkon i spojrzałam właśnie w lewą stronę, sznur samochodów, świateł właściwie, bo to była głęboka noc, w lewą stronę, tu z kolei miałam widok praktycznie aż do samego Domu Kultury. W głębi duszy miałam taką nadzieję, że no, do najgorszego nie dojdzie, ale z drugiej strony nic nie wiadomo. My nie wiedzieliśmy, czy oni mają broń ostrą, czy też to jest, są tylko takie no, ze ślepymi nabojami. Ta broń jest... Zdawałam sobie sprawę z tego, że zacznie się... No ale zacznie się coś, coś, czegoś już się nie uniknie, to się musi wydarzyć. Później, kiedy już dotarli do tego zakładu, huk, bezustanny huk. I wtedy, kiedy wyszłam na balkon, czuło się swąd tego dymu. I tak zdawałam sobie wtedy sprawę z tego, że to na pewno nie jest żadna ostra broń, że gdyby zechcieli tam rzucać jakieś prawdziwe granaty czy walić w tych ludzi, to w tej chwili nie zostałby tam już kamień na kamieniu. Ale przeraziłam się w pewnym momencie, kiedy usłyszałam serię z karabinu maszynowego. I wtedy ogarnęła mnie groza. No i tak aż do rana. Kiedy mąż nie wrócił, kiedy wszedł do domu, do przedpokoju, no pierwsza rzecz jaka, to natychmiast ten gaz, którym przesiąkł zupełnie. Nawet wtedy jeszcze w mieszkaniu zawiło oczy, więc to wszystko na balkon. No i później te następne dni dla osób, które pracowały w zakładzie, też nie były ani proste, ani łatwe. Ludzie naprawdę nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Stąd też wtedy ten, tak jak gdyby, no, marsz do kościoła okrągłego, kiedy ksiądz Hryniewicz, wydaje mi się, że tak rozsądnie powiedział wtedy, że ludzie, wracajcie do pracy, trzeba pracować. No nie powiedział wyraźnie, że próbować później jakoś z tym walczyć, coś z tym robić, ale póki co, no musicie pracować. Dla mnie, co było bardzo ważne i cenne, wie pan, dla mnie bardzo ważne było to, że ja otrzymałam tytuł świetniczanki roku 2000. Miałam bardzo mocnego konkurenta, bo wtedy był nieżyjący pan Rubaj, startował też do tego tytułu i tak i Janek Kondrak. I tak naprawdę ja byłam przekonana, że przepadnę w tym plebiscycie. Było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy okazało się, że to ja ten plebiscyt wygrałam. To było takie potwierdzenie tego, że ta moja praca ma sens, że to, co ja robię, ludzie w jakimś sensie doceniają, że uważają, że, no, że ta praca biblioteki idzie w dobrym kierunku. Także dla mnie to było ogromne wyróżnienie